Dla mnie seks, w związku dlatego, że jestem katoliczką, wierzącą i praktykującą, to jest oczywiście tylko po ślubie. I dla mnie seks jest takim dopełnieniem tej małżeńskiej miłości. Kiedy się poczułam kobietą? No niedawno w sumie, bo chyba pierwsza miesiączka, wiadomo. Później pierwsze zakochanie, jakieś małe popędy do płci przeciwnej. Aż w końcu się tak poczułam kobietą. Może dlatego, że jakieś pożądanie wzbudzałam wśród innych mężczyzn. Chyba wtedy. Jakieś takie większe, głębsze uczucie do mężczyzny. Tak, chyba pożądanie. Popęd jakiś. Wtedy się stałam kobietą. Co fizycznie najbardziej mnie kręci w kobiecie, bo czasami to mogą być piękne piersi, czasami to mogą być piękne uda. Na pewno w pierwszej kolejności zwracam uwagę na twarz. Dla mnie to jest, no mówi się na to fizyczna miłość. No w pewnym sensie jest to oczywiście fizyczna miłość. Jest to dopełnienie tej miłości takiej nienamacalnej. Że nie da się dotknąć miłości. Możemy dotknąć człowieka, którego kochamy nad życie, nad własne i nad wszystko inne na świecie. Dla mnie seks jest właśnie takim dopełnieniem tej prawdziwej miłości. Tej jedynej, już do końca świata, do końca życia i z nikim innym, tylko właśnie z tą osobą. Od pierwszej randce mi widzieli rodzice. I było to takie ekstremalne odczucie, że właśnie wyrwałam się spod kontroli. Niektórzy moi kumple mówią, że tyłek jest najważniejszy, ale wydaje mi się, że jednak twarz, od twarzy się zaczyna, a potem wyobrażenie reszty czasami przychodzi najśmielsze oczekiwania. Tak naprawdę jest parę miejsc, które kręcą mnie szczególnie, ale rzeczywiście w pierwszej kolejności zwracam uwagę na twarz, potem na całokształt, na ogólnie, na sylwetkę.